Witajcie moi kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszej książki Stephena Kinga, Jest krew. Właściwie to są cztery opowiadania Stephena Kinga i postaram się w ten sposób zrecenzować tę książkę, aby osoby, które dobrze znają Stephena Kinga oraz osoby, które niespecjalnie dobrze go znają, tak aby ta recenzja była dla tych i dla tych osób. Jest to dość ciężkie przestawić się na osoby, które nie lubią Stephena Kinga, ale postaram się tak zrecenzować tę książkę, aby osoby, które nie znają dobrze Stephena Kinga, nie czytali zbyt wiele jego książek, tak aby na podstawie tej recenzji mogli się zdecydować, czy przeczytać tę książkę, oraz dla osób, które są takimi maniakami jak ja i czytają wszystko, co tylko King napisał. A więc, przechodząc do rzeczy, jest to zbiór czterech opowiadań. Osoby, które bardzo lubią Stephena Kinga, są jego wiernymi czytelnikami, tak jak ja, już tą książkę przeczytali. To, co ja mam do powiedzenia, w ogóle ich nie interesuje. W każdym razie, ja jako wierna fanka Stephena Kinga uważam tą książkę za bardzo dobrą. Taką, można by powiedzieć, daję jej 7 słabych gwiazdek albo bardzo mocne 6. Może 6,5 gwiazdki, o. Na 10. Pierwsze opowiadanie, Telefon pana Harrigana. Jest to taka typowa gadka, że się tak wyrażę, Stephena Kinga. Jeżeli już trochę jego książek przeczytaliście, to wiecie, co mam na myśli. Jeśli nie, to Stephen King ma taki specyficzny sposób pisania. Czasami jest takim typowym gawędziarzem i w pierwszym opowiadaniu widać to jego gadkę, jego gawędziarstwo. Opowiadanie nie jest jakieś specjalnie wybitne czy bardzo dobre, takie przeciętne. To jest taki przeciętny King, który dobrze się czyta. Pomysł nie jest jakiś wybitnie oryginalny, no ale no. Pierwsze opowiadanie jest w porządku. Dla fanów, jak i nie fanów Kinga, spokojnie można sobie poczytać. Zabawa była w porządku, choć osoby, które nie są zaznajomione dobrze ze sposobem pisania Stephena Kinga, to opowiadanie może być lekko nużące. Oczywiście to jest kwestia gustu, no ale opowiadanie jest takie sobie. Drugie opowiadanie zostawię na koniec tej recenzji. Opowiadanie trzecie, tytułowe, Jest krew, są czołówki. Jest to najdłuższe opowiadanie w tym zbiorze i powiem Wam tak. Jeżeli znacie trylogię Pan Mercedes oraz znacie książkę pod tytułem Outsider, spokojnie możecie sobie czytać tę książkę. To jest opowiadanie. Jeżeli nie znacie trylogii Pana Mercedesa, nie znacie Outsidera, nie sięgajcie po to, nie czytajcie tego opowiadania, bo w tym opowiadaniu, to opowiadanie jest praktycznie taką kontynuacją tych czterech książek. Opowiadanie jako tako jest w porządku, dobrze się je czyta, jednak ja osobiście uważam, że pisanie opowiadania, które jest niejako kontynuacją wcześniej napisanych książek, to nie jest do końca w porządku. Ja wiem, że tutaj na tyle książki można przeczytać takie streszczenie, skrót, wprowadzenie właśnie do tytułowego opowiadania. Ja jednak należę do osób, które starają się jak najmniej czytać właśnie opisów książki, takich recenzji, które są z tyłu na okładce, tak aby sobie samej nie spoilerować. I uważam, że
napisanie takiego opowiadania jest nie do końca w porządku w stosunku do osób, które nie czytają za dużo Kinga. Bo ja bym nie chciała przeczytać tego opowiadania, nie znając wcześniej trylogii oraz Outsidera. Swoją drogą bardzo polecam trylogię Pan Mercedes, kapitalne książki. Mnie by się takie coś nie spodobało, że ja czytam o jakiejś bohaterce, która się nazywa swoją drogą Holly Gibney. Jest to bohaterka poprzednich książek, ja nic o tym nie wiem, a tu nagle się ktoś taki pojawia. Uważam, że to nie do końca jest w porządku i autor powinien on nie robić takich rzeczy, ewentualnie bardzo dobitnie dać do zrozumienia, że to opowiadanie może nam zdradzać fabułę innych książek. Bo ani przed opowiadaniem nie ma czegoś takiego. Być może można się domyśleć po przeczytaniu tylnej okładki, ale ja, jak już powiedziałam, ja nie czytam tylnych okładek, tego co tu jest napisane, żeby sobie nie spoilerować. Ja to czytam dopiero po przeczytaniu książki. No i jak powiedziałam, to mi się bardzo nie spodobało. Opowiadanie dla osób, które znają te cztery książki, jest w porządku, mogą sobie przeczytać, będą się dobrze bawić. Ja w sumie lubię tę bohaterkę i fajnie mi się to opowiadanie czytało. Jednak no, czuję taki pewnego rodzaju niesmak, że King zrobił takie a kuku, tu są spoilery, o których ty nie wiesz i nie spodobało mi się to. Znaczy opowiadanie jest w porządku, tylko ten sposób, w jaki King traktuje swoich czytelników, takich, którzy no, nie są jego wiernymi czytelnikami, tak to nazwijmy. Dobrze, zostawmy już opowiadanie tytułowe. Ostatnie, czwarte opowiadanie, Szczur. To też jest taka typowa gadka, jak ja to nazywam, Kinga. Opowiadanie jest fajne, dobrze się je czyta, ja miło spędziłam przy nim czas. No to jest taka, no, też nic specjalnego, autor nie wymyślił nic takiego wybitnego, nic oryginalnego, ale opowiadanie jest fajne, dobrze mi się czytało. Myślę, że oczywiście każdy może je czytać bez względu na to, czy znacie prozę Kinga, czy nie. Opowiadanie jest no takie w porządku, no taki typowy King, ani dobry, ani zły, taki przeciętny King. Opowiadanie jest spoko, nic wybitnego. Ale jeżeli chodzi o drugie opowiadanie, które zostawiłam na koniec, Życie Chucka, pod tytułem Życie Chucka, to opowiadanie to perełka tej książki, tego zbioru. Opowiadanie jest rewelacyjne. Jeżeli miałabym oceniać to tylko to jedno opowiadanie, bardzo mocne 9 na 10. Bardzo oryginalny pomysł, bardzo dobrze się czyta, jest świetne, chyba nawet najkrótsze w tym zbiorze. Naprawdę dla tej perełki może nie warto kupować książkę, ale bardzo, bardzo wam polecam to opowiadanie. Jeżeli macie jakiegoś znajomego, koleżankę, kolegę, kogoś, kto ma tę książkę i może wam pożyczyć, naprawdę dla tego opowiadania warto. Jest to drugie opowiadanie pod tytułem Życie Chucka. Naprawdę świetne opowiadanie. Niezmiernie mi się podobało i jest to naprawdę dobry King. Jeżeli zastanawiacie się, czy sięgnąć po Kinga, macie akurat tę książkę pod ręką, przeczytajcie drugie opowiadanie i będziecie mieli odpowiedź. No i to chyba wszystko. Trzy opowiadania dla wszystkich, jedno najgrubsze, tylko dla czytelników, wiernych czytelników. I tak ogólnie rzecz biorąc, troszeczkę się zawiodłam na tym zbiorze, bo nie lubię, jak się tak traktuje innych czytelników.
którzy nie znają dobrze prozy, że tu się nagle taka klucha wlepiła i no mi się to po prostu nie spodobało i to zaważyło na mojej opinii. Książka jest, no, to jest taki przeciętny King. Ani dobry, ani zły. Fanom polecam, nie fanom można, wszystkim polecam. Drugie opowiadanie, Życie czeka. No to będzie wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!